Proszę Państwa, nigdy nie wiadomo, czy siedzi przed nami, czy nie siedzi przed nami bohater narodowy. Bohaterem mojej książki jest ktoś inny, nie ja. Ale ja mówię o tobie jako autorze. Ktoś tak mnie nazwał ostatnio i uważam, że to jest straszne, że nazywa się bohaterem dziennikarza, który wykonał swoją pracę. Dlaczego? Ja na przykład po każdym odcinku uważam, że jestem byłem bohaterski. Ale ty jesteś prezenterem. Ja jestem prezenterem? Jesteś prezenterem i redaktorem. To ty jesteś w takim razie otyły. Mam lekką nadwagę. Ja wyglądam jak z MMA, ty jak z KFC. Różnica wagowa. Nie, żartowałem, przecież wiesz, że cię lubię, szanuję. Nie, no, słuchaj, ja też cię lubię, zaprosiłeś mnie. No wiesz, zaprosiłem się, żeby ci z siebie trochę pośmiać. Nie, poważnie. Nie, właśnie. No, ale poczekaj, ale widziałeś nas sprzed 15 lat? Wiesz co, i podpisałbym się pod tym, co wtedy mówiłem. Bardzo ładnie wybrałeś ten cytat, bo on pasuje również do tej książki. To był jedyny cytat z tamtej rozmowy, który się nadawał. Jacy my byliśmy serio, w ogóle nasze fryzury wyglądamy jak ofiary wycinki lasów. Takie czasy. No, ale nie zmieniłeś się. Dziękuję. Cały czas wyglądasz na takiego cherubina, znaczy do szyi. Z góry do szyi. Wiesz, ostatnie 18 miesięcy spędziłem przed komputerem i nad papierami. To było widać. Tak. Miałem mało czasu na to, żeby się ruszać. Żartuję. Słuchaj, zabawne jest to, bo to też fajne wprowadzenie do naszej rozmowy. Dobre dla CBA. Ostatni raz się widzieliśmy, jak przyszedłeś do mnie z heroiną. Dobry początek, nie? Macie takich kumpli? A teraz przyszedłem z Macierewiczem. Dla mnie pan Antoni, bo ja cały czas mam do niego jakiś rodzaj szacunku, to jest doskonała ilustracja takiej piosenki "Wszystko się może zdarzyć, kiedy głowa pełna marzeń". Czy my się z pana Antoniego nabijamy i ja też do pewnego momentu zacząłem się nabijać, dopóki nie zacząłem czytać jego papierów, które są w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zobaczyłem, jak on sobie organizuje poparcie sponsorów i zrozumiałem, że on w dużej mierze gra przed nami wariata.